robić. Sądy negatywne są bliższe zawsze prawdy niż pozytywne. Unia Polityki Realnej, bardzo proszę. Czy zwrócił ojciec może uwagę na taki paradoks, na takie zjawisko, że te same środowiska, które bardzo często krzyczą, że Kościół miesza się w sprawy państwa, nie protestują, kiedy to państwo miesza się w sprawy Kościoła? Na przykład mieliśmy taki przykład księdza Garncarczyka, który zgodnie z nauką Kościoła powiedział, że aborcja jest morderstwem i dostał za to wyrok sądowy. A przecież tylko powtórzył to, co Kościół głosi od wielu lat. Ostatnio również 11 listopada ksiądz Żarski, nie podając personaliów, nikogo nie wskazując, zwrócił uwagę, że III Rzeczpospolita jest budowana na antywartościach, że wiele nam brakuje do jakichś etycznych wzorców, po czym został przeniesiony do rezerwy przez pana ministra, a być może nawet na wniosek pana prezydenta. Czy nie uważa pan, czy nie uważa ojciec, że to jest pewna niekonsekwencja? Troszkę to jest tak, jakby nie widzieć belki we własnym oku. To nie ma równowagi, bo na pewno to, co pisał Gość Niedzielny, to przytaczali raz i drugi i dziesiąty. Nie było ani jednego słowa nienawistnego, naprawdę. I to przeczytali dokładnie. Pani, ta bohaterka, nie została ani razu nazwana wyraźnie, o co chodzi, poza tym ona sama rozkręciła tę sprawę. Ta żona w mediach występowała, prawda? I oni zapłacili, tylko tam z przeprosinami osobno. I rzeczywiście napisali, nie powiedzieli nic innego, jak to, co się mówi w Kościele od samego początku. Nie nazwali jej morderczynią, tylko powiedzieli, że fakt jest taki trudny, bo wiadomo, że znów zgodnie z tym, co wyznajemy, fakt aborcji jest morderstwem, prawda, na pewno z dziecka. Natomiast jak kobiety, które popełniają aborcję, jestem cały pełen współczucia dla niej, dlatego że ona przeżywa zwykle wielki dramat, nawet jeśli by nadrabiała miną, prawda. Każda kobieta, która przekonacie się dziewczynki, jak to będzie wyglądało, to dla niej dziecko w normalnej sytuacji to jest celem jej życia, to jest radością, prawda? Nawet kiedy to dziecko potem pocznie się nie tak, jak trzeba i tak dalej, to potem rozmawiałam z taką. Przyszła, płakała tak, że ja nie przypuszczałam, że dziewczyna może tyle łez wylać z siebie. Ja jestem pusta, mnie po aborcji, prawda? Więc takiej szkoda było. Myślę, Boże drogi, że wiedziała jedna, druga, co to znaczy. Więc to będzie prawda. Tak samo z tym kazaniem księdza Żarskiego, prawda? Rzeczywiście nie ruszył, powiedział prawdę, bo wszystkie media mówią to samo, że są antywartości, że są kłamstwa dalej. Na miejscu nie chcę radzić panu Komorowskiemu, z którym miałem program w telewizji Legia TV, bardzo sympatycznym marszałkiem Sejmu. Ale może było do tego podejść tak, po kazaniu, no ale nam ksiądz prawa dowalił, prawda? Musimy się wziąć w garść, bo to były na nas te kolekcje i naprawiać, co się da, prawda? I rzeczywiście szerzej wartości, by nikt nam tak nie mógł powiedzieć, prawda? A to, że został zwolniony, oni się zasłonili tym, że on i tak kończył kadencję, ale żeby wrażenia takiego nie było, to ja bym odsunął zwolnienie na miesiąc, żeby to nie łączyć. A ludzie powiedzieli, ojej, no to patrzcie, jak to? Powiedział, jak za komuny, powiedział kazanie to fiu, żeby go do więzienia nie wsadzili, prawda? No niestety, sami sobie psują markę. Proszę naszych kochanych PO-wców, z którymi też w zgodzie żyjemy, prawda?